Cześć, nazywam się Adam Kochański. Od 8 lat pracuję jako maszynista na lokomotywach z serii klas 66. Dzisiaj pokażę Wam kabinę. Zapraszam. Jesteśmy w jednej z kabin lokomotywy. Ta kabina jest większa. Druga, która znajduje się na drugim końcu, jest mniejsza od tej. Ponieważ wewnątrz kabiny jesteśmy, nie obowiązuje strój, który mam na sobie. Mogę zdjąć okulary, czapkę i pokażę Wam, co do czego służy. To jest stanowisko maszynisty po lewej stronie. Po mojej prawej jest stanowisko, dawniej to było pomocnika maszynisty. Dzisiaj to może być drugi maszynista. Mamy tak, przełącznik świateł do oświetlenia czoła lokomotywy. Przycisk kasowania SHP, czyli samoczynnego hamowania pociągu. Sygnał, dźwignia sygnału syreny. No i to najważniejsze urządzenie sterowania hamulcem, czyli hamowanie i lokomotywą, i całym pociągiem. Hamulec zespolony, dźwignia hamulca zespolonego. Tu mam dźwignię hamulca dodatkowego, który służy do hamowania i luzowania samej tylko lokomotywy. Uruchamianie piasku, a ten przycisk służy do awaryjnego hamowania i jego zasada działania polega na tym, że go zbijamy i wtedy jest gwałtowne zatrzymanie pociągu, samej lokomotywy bądź całego składu. Tu mam przełączniki do oświetlenia kabiny, do oświetlenia przyrządów pomiarowych. Tego nie używamy u nas w Polsce, to było używane w Anglii. Włącznik ogrzewania szyb czołowych, a ten przełącznik służy do odłączenia tej manetki w celu sprawdzenia hamulców. Następnie te kontrolki pokazują mi, jakie mam nastawienie hamulca zespolonego. Pasażerski, towarowy. Dalej mam włącznik i wyłącznik hamulca postojowego lokomotywy wraz z sygnalizacją stanu załączenia. Czyli jak będzie hamulec zakręcony, to będzie okienko wskazywało on. Tu ten przycisk, to jest bezpośrednio przede mną, służy do tak zwanej fali. No to już doświadczeni maszyniści wiedzą, o co chodzi. Polega to na tym, że ten zegar pokazuje mi ciśnienie w przewodzie głównym. Za pomocą tej dźwigni steruje właśnie hamulcami, siłą, z jaką ma pociąg hamować. I ten przycisk służy po to, żeby szybciej można było napełnić przewód. Następnie mam kontrolki czuwaka aktywnego, kontrolki sygnalizacji SHP, rozruch silnika spalinowego, to ten przycisk z zielonym tłem i przycisk wyłączenia silnika spalinowego. Mapnik to jest miejsce na rozkład jazdy, oczywiście podświetlony. No i tutaj są pokrętła do włączenia wycieraczek. Na jedno, na prawe okno i ten na lewe. A tamto stanowisko jest i socjalne, i do przygotowywania dokumentów pociągowych. Oczywiście druga osoba, czyli ten pomocnik, ma też możliwość skasowania czuwaka SHP. To jest ten przycisk.
i użycia syreny. Teraz miejsce centralne, które nazywa się potocznie piecem. Tu mam kołek rozrządu. Zmieniając kabinę, muszę z tym elementem się przemieszczać. Dźwignia sterowania mocą lokomotywy i nie tylko. Sterując silnikiem spalinowym, steruje ogólnie całą lokomotywą. Radio pociągowe na sieci PKP, jest to podstawa w użytkowaniu lokomotyw i pociągów. Jeszcze dodatkowe przełączniki, bez których lokomotywa nie będzie pracowała, tak? One się znajdują tutaj koło radia i jej zadania to jest sterowanie silnikiem spalinowym i sterowanie i włączenie mocy prądnicy głównej. A te przełączniki służą do przyciemnienia tych kontrolek i to one mają swoje zadanie spełniać w nocy, żeby nie raziło nas podczas jazdy, tak? Mikrofon do porozumiewania się z dyżurnymi z ruchu, z innymi użytkownikami, z innymi lokomotywami, wymienianie istotnych informacji przy prowadzeniu pociągów. Teraz tutaj nade mną, jak popatrzycie, mam dwa panele komputera, czyli mózgu lokomotywy. On spełnia rozrządza pracę, że tak się można kolokwialnie wyrazić, całej lokomotywy. Zarządza procesami takimi jak sterowanie silnikiem, sterowanie pozostałymi układami elektrycznymi, elektrycznymi, hamulca. A te kontrolki informują między innymi, gdyby wystąpił pożar w przedziale maszynowym, to ja zostanę po prostu poinformowany. Tu natomiast mam podgląd, jak jest czoło lokomotywy oświetlone. Może zademonstruję. Wygląda to w ten sposób, że jeśli lokomotywa czy pociąg jest gotowy do drogi, oświetlenie wygląda właśnie w ten sposób. Kontrolki od systemu do automatycznego rozruchu lokomotywy, bardziej silnika spalinowego. A o co chodzi? A więc tak. Silnik spalinowy bez udziału oczywiście maszynisty może uruchomić się w trzech stanach. Kiedy jest niski stan napięcia baterii, tak? Kiedy spadnie nam ciśnienie w zbiorniku powietrza w zbiorniku głównym i kiedy spadnie temperatura silnika spalinowego. W tych trzech sytuacjach ten system nam pozwoli uruchomić silnik spalinowy. Dalej, manometry. Ten manometr pokazuje ciśnienie w zbiorniku głównym i w zbiorniku pomocniczym. Kolejny pokazuje ciśnienie w cylindrach hamulcowych. Następny pokazuje, ile powietrza przepływa przez przewód główny. Ten to właśnie jest przewód główny. Kolejny, prędkościomierz. Prędkościomierz analogowy. Lokomotywa ma prędkość maksymalną 120 km na godzinę i ma zabezpieczenia polegające w ten sposób, że jeśli maszynista przekroczy prędkość, która będzie 127 km na godzinę, automatycznie odłączy sterowanie i nie będzie można w ogóle sterować lokomotywą. Ona będzie jechała, ale nie będziemy mogli, potocznie mówiąc, dodawać gazu, tak? Natomiast kiedy ta prędkość jeszcze by się zwiększała i przekroczy 130 km na godzinę, wtedy włączy się automatyczne hamowanie pociągu i nastąpi tak zwane hamowanie karne.
I ostatni manometr, to jest amperomierz. Ten wskaźnik pokazuje, jaki prąd płynie przez silniki trakcyjne. Uruchomimy teraz lokomotywę. Tak. I musimy poczekać na zastrzyk paliwa. Słyszycie? I jest. I już rozmawia ze mną. To sprężarka się teraz włączyła. Teraz się zaloguję po to, żeby można było później odczytać moje parametry z jazdy w celach na przykład kontrolnych, czy nie popełniam błędów. To jest taka czarna skrzynka, dokładnie. Od razu wprowadzę numer pociągu, jakim będę jechał. Przyspieszymy pracę silnika. Damy mu mocy. Słychać już, jak wchodzi na obroty. Lokomotywa jest w tej chwili zahamowana, a powietrze z zbiornika głównych się uzupełnia. Bez powietrza się nie pojedzie. Nie ma powietrza, nie ma jazdy. To teraz pokażę Wam prawą część lokomotywy, ale najpierw zapalę światło, żebyście lepiej widzieli. Tu mamy ogrzewanie lokomotywy. Jest trzystopniowe. Ciepłe powietrze, wiadomo, idzie z dołu do góry. No, w zimie jak duże mrozy, wystarcza to ogrzewanie. Ten przełącznik to jest pozostałość po kuchence elektrycznej. Jak widzicie, w tej chwili korzystamy z czajników elektrycznych. Kawa to jest podstawowy napój na początku pracy. Przenośne radio, używane w czasie manewrów, w czasie przestawiania wagonów z toru na tor, jest na wyposażeniu lokomotywy. Ochronniki słuchu, one służą do przejścia przez przedział maszynowy, ponieważ no, hałas jest na tyle duży, a wiadomo, trzeba chronić słuch. A maszyniści mają kategorię pierwszą, więc trzeba pamiętać, zdrowie przede wszystkim. W tym schowku tutaj znajdują się i podręczne narzędzia w postaci wkrętaka, zasilacz do laptopa, który stacjonuje na lokomotywie, a używamy laptopów. O, proszę, jest laptop do tworzenia dokumentów pociągowych. I przepisy wymagają, żeby na lokomotywie znajdowały się takie dokumenty w formie papierowej, więc trzeba je wydrukować. A więc proszę, jest i drukarka. Prądnica pomocnicza daje napięcie 74 V, a więc to nie jest napięcie, które u nas jest w Polsce używane, dlatego mamy zamontowane przetwornice, które dają nam napięcie takie, jakie mamy w domu, w gniazdkach, 230 V. O, hepa! Drugi bieg i najmocniejsze grzanie. To tylko wtedy, jak są wysokie mrozy. Albo lokomotywa długostała nie pracowała i rano przychodząc, szczególnie jak mrozy są, to tak sobie wspomagamy. W tych wnękach znajdują się kable. Tego się nie otwiera, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Proszę, cały splot różnych grubości, kabli do różnych urządzeń. Nad moją głową znajduje się klimatyzacja, ponieważ jak widzicie, pulpit jest czarny i absorbuje dużo ciepła, no to ta klima jest potrzebna. No, klima, podstawa! Włącznik klimy, o, tak. Fajnie dmucha, przyjemne. Wcześniej już wspomniałem o tym przycisku, że pomocnik może też kasować czuwak.
używać syreny, a to jest zbiornik do płynu, do spryskiwacza, do spryskiwania szyb. Tutaj tędy się uzupełnia się płyn. Pokażę Wam pracę wycieraczek. Aj, tak sobie ten... Mogę na wyższy bieg włączyć, na mniejszy. A jak przycisnę przycisk, o, to widzicie, rozpyla płyn. Szyba 300, mogę jechać. A teraz pokażę Wam ścianę tylną, która znajduje się za plecami maszynisty. I tak, bardzo podstawowa, bardzo istotny dokument, świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego. Bez takiego dokumentu lokomotywa nie może się poruszać po torach. Na tym mamy spis wyposażenia lokomotywy. Płozy hamulcowe, młotki rewidenckie, torba rewidencka z manometrem i tak dalej w tych szafach. Tu, o proszę, zobaczcie sobie, jest tablica z bezpiecznikami. W razie gdyby wybił bezpiecznik, z tego korzystamy. W drugiej części też są, też jest tablica z wyłącznikami, służącymi między innymi do wyłączenia hamulca postojowego, gdyby był uszkodzony, to muszę go wyłączyć i biorę korbkę i idę kręcić w celu albo zabezpieczenia lokomotywy przed zbiegnięciem, albo odkręcenia. Gdybym tego bezpiecznika nie wyłączył, może dojść do tego, że przez przypadek zadziała silnik elektryczny i by nam połamało ręce. Kolejną taką skrytką jest elektronika, która współdziała i przenosi obrazy na ten wyświetlacz tutaj, co mam nad głową. Tu są płyty, które też sterują różnymi procesami, no nie? O. Dobra. Tej szafy Wam nie pokażę, dlatego że to jest szafa elektryczna, więc jak same nawet piktogramy mówią, nie wolno otwierać, a silnik nam pracuje. Zero wypadków każdego dnia. To jest podstawa, motto naszej firmy. Jeszcze powiem coś o fotelach. Możemy regulować oparcie, wysokość siedzenia, tak, i kąt. W ten sposób mogę sobie ustawić fotel i dostosowujemy fotel do masy ciała. Czerwona szybka wskazuje 90 kg. Im większą zadam masę, tym fotel będzie twardszy. A tutaj pod nogami mam przycisk czuwaka. Zademonstruję Wam, o co tutaj chodzi. A więc lokomotywa, kiedy jedzie, muszę ten czuwak trzymać cały czas wciśnięty i co jakiś czas po prostu go puścić i znowu przytrzymać. Urządzenie czujności. I teraz gdybym powiedzmy nie skasował, o jak to za... Lokomotywa się zatrzymuje i razem z pociągiem. Na tym polega to urządzenie. I tak doszliśmy do końca naszej wycieczki po kabinie lokomotywy klas 66. Mam nadzieję, że podobało Wam się. I cóż, zachęcam do subskrybowania naszego kanału i zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia, do następnego.